Cześć koledzy hodowcy. Kilka osób mnie pytało, żebym pokazał kilka gołąbków. Tutaj jeszcze są do nabycia. Dzisiaj pan Piotr odebrał. Może pokażę od samiczki, która wróciła z Wilna, z 37 gołębiem. Ona 2 tygodnie wcześniej ładnie też z lotu Duisburg zrobiła fajny konkurs. To jest córka mojej osiemnastki, czyli wnuczka 377. Jest to samica. Taka spokojna, nie? Lotowa. Jak widać, można ją puścić. Wspaniała do tego, się do rozpłodu. No nawet tutaj, tak jak widać, wyrzynają się jej te korale wartościowe. Do niej ma takiego późniejszego brata. Fajnie by było połączyć to razem w rodzinie i zostawić, nie? Jak ona wygląda. To jest, mówię, to jest bardzo fajny, spokojny gołąbek. No. Puszczamy, nie? Także tak jest, no naprawdę spokojne gołębie. Psychika, równowaga, to wszystko pozwoliło, że ona dała radę. Ma ładne, ładną strzałkę. Z tej rodziny mam 7 egzemplarzy, łącznie z matką i z ojcem jej. I jak ktoś będzie chciał, to całą rodzinę mogę odsprzedać. Wąka się namyśliła, herbata odsprzedamy, nie? Mhm. Krzydełko ładne. Herbata. Tak. Pokażemy dalej. Tu jest na przykład, który omawiam. Jej brat, numer 453. Pojechał właśnie do pana Piotra z Warszawy. Ojciec tej samicy jest to brat trzykrotnej samicy reprezentującej okręg na wystawie ogólnopolskiej w kategorii sporta. Widać, jak ściąga tak delikatnie, uderzenie skrzydło. Wygląda. 473, jeżeli chodzi o budowę, to wszystko bez zarzutu. Gołąb też taki spokojny. Puściłem, nie? Inteligentne gołąbki. Szkoda się trochę z nimi rozstawać, ale na szczęście z tych rodzin tutaj u kolegów są te gołębie, więc później będzie łatwo ewentualnie do nich wrócić. Kiedyś będziemy mieli jeszcze, nie? Tak, zdecydowanie. No, 373, wspaniała samica. Tylko do łączenia. Ona tutaj na fajnego samca jest połączona. Ja bym jej nie rozłączał, bym ją tak zostawił. Tutaj naprawdę jest jeszcze jej siostra. Jej siostra, może 471, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Identyczna jak ona. Teraz pokażę może z ciemnych gołąbków przedstawicielkę tej rodziny mazanego łebka, tych smolistych. Spokojnie, no. Teraz fajne upierzenie mają. To jest na przykład nieznaczona samiczka, bo późna cisza, chłopaki. Po 401 lotowej to późna samica, ją typowo zostawiłem, żeby była do rozpłodu. Ona tu ma krawatkę. Jest to gołąbek po córce, po 401. Jest to łączenie. 401 była wtórnym łączeniem. Brat razy siostra, czyli dzieci 69-37 i dzieci mazanego łebka. Wspaniała samiczka, czyli wnuczka mazanego łebka, ale bardzo dużo cech ma po swojej prababci. Samica naprawdę, te gołębie są inteligentne. Zobaczcie. Czy skrzydełko? Spuszczamy i ona sobie siedzi, leży, ogląda. Inteligencja gołębi, nie? Skrzydło. No to jak widać, 2 dopiero wyrzucone. Także. Tutaj samica do połączenia na samca z okiem bardziej rozpłodowym. Możemy dobrać, nie ma problemu. Tutaj pokażę na przykład z jej ciotki, czyli z 418 samczyka.
też ściemnych, też był późny, aż w 2018 roku po locie Minden 2018 z tych ciemnych dwóch sióstr wyciągnąłem jeszcze późniejsze młode, których nie obrączkowałem, bo to nie było sensu. I te gołębie są zostały tylko i wyłącznie do rozpłodu. Wygląda samczyk z tych ciemnych spokojnie. Ten jest akurat bardziej nerwowy. On bardzo ładnie walczy o cele. On ma bardzo ładną budowę. Jest prawie że kopią swojego wuja na 3801. Tak jak tu widać, cztery lotka ma teraz wyrzucone. No kawał szmota, tego akurat nie puścimy. Tak idealnie. Nawet siedzi dobrze w ręku. Nie ucieka, ale jest troszeczkę bardziej nerwowy, nie? Także to jest dość ładny gołąbek. Zasłużona rodzina. U mnie. Teraz rudy 462. Z mojej rudy. Się dziobią. Chłopaki. Cisza. Rudy 462. Jego brata zabrał pan Piotr. Tylko że jego brat był nieobrączkowany, jest obrączkowany. Pokażemy może, jak to wygląda. Dla mnie to jest jeden z najlepszych gołębi, który może iść do rozpłodu. Skrzydło. Wspaniała budowa. Tutaj nie ma nic do zarzucenia. Jeżeli chodzi o oko, fenomenalne. Jest jeden naprawdę z takich wspaniałych gołębi. Tutaj jeżeli chodzi o pochodzenie, możecie dzwonić jak najbardziej, udzielę informacji. Ale ten akurat jest na złote. Tego akurat nie puszczę tak, żeby trzymać go bez trzymania na rękach, bo wiem, że on zaraz odpłynie. No, wyskoczy. Dobrze. Pokażemy jeszcze szóstego gołąbka. Tak wyrywkowo wzięliśmy 6 gołębi. Tam jeszcze jest kolejny gołąbek, które moglibyśmy prezentować. Syn samicy 155. Czwarta lotka. Tu już jest taka siła w tym gołębiu. To jest, jak ja to mówię, kawał grzmota. On ma numerek 60 parę, już patrzę się. Tak, 456. Jest to łączenie takiego gołębia jak 163 na samicę 155. Jest to bardzo dobre połączenie. Jest tu jeszcze jeden jego brat. Wtedy nie łapałem tego drugiego. Ten drugi jest minimalnie mniejszy na masie. Ale te gołębie do dalszego prowadzenia. Potwornie silne. Pod wiatr jak najbardziej. Nie? Tu chcieliśmy pokazać, jak to wygląda. Jeszcze raz tylko zaprezentuję moją samiczkę, która wróciła z Milna, z powyczyn. Jednak wszystkie loty z zachodu, później zmiana kierunku, 750 km. Bardzo wysoka temperatura. Dla mnie to jest samica, która naprawdę pokazała klasę, tym bardziej, że jest rocznia. O nienagannej budowie. Jest to, moim zdaniem jest to bardzo dobry gołąb, żeby dać do rozpłodu i żeby w przyszłości z niej ciągnąć coś fajnego, nie? Widać, jaką ona ma budowę, jak gruszka, nie? Szkoda trochę tych gołąbków naszych, ale no co, trafią do dobrych właścicieli, będą pokazywały klasy. Kwestia jest zawsze taka, że tak jak wspomniałem, przy krótszych lotach 60% pracy hodowcy, 40% klasy gołębia. Przy lotach długich jest to na 40% pracy hodowcy, 60% klasy gołębia.
wspaniała samica. Inteligentna. Dobrze, zostawiamy. Kilka osób dzwoniło wcześniej. Musiałem im odmawiać, bo ta wysyłka można było pocztą wysyłać. Teraz ja tam nie zapisywałem numerów, bo za dużo tych telefonów jest. Jak ktoś będzie chciał, to zadzwoni. Pokazałem wyrywkowo. Po to, bo do końca lipca tego łąki muszę znaleźć nowy właściciel. Nie mam czasu, żeby już się nimi zajmować. Więc po prostu do końca lipca no, muszę opuścić na szkołę. Nie, Włodziu? Mhm. Dobra, to kończymy. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa!